Autonomiczne domy zasilane z odnawialnych źródeł energii to już nie tylko marzenia entuzjastów nowych technologii. W Podzamczu Chęcińskim powstał pierwszy w Polsce budynek. Budynek, który zbudowano, by udowodnić niedowiarkom, że to, co niewykonalne, jest możliwe. Beata Oleś, witam i zapraszam na program Platon Café. Profesor Zbigniew Piotrowski z Politechniki Świętokrzyskiej oraz dr Włodzimierz Grochal ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii są dzisiaj moimi gośćmi. Panowie odpowiadają za powodzenie tego projektu albo niepowodzenie, ustalmy na początku. No tak, to się musi udać. Podzamcze to swego rodzaju eksperyment, bo takiego domu podobno w Polsce jeszcze nie ma. Tak, to jest pierwszy taki dom, dom autonomiczny, który właśnie ma spełniać te zadania. Jest to obiekt, który faktycznie po raz pierwszy został skonstruowany i jego konstrukcja jest z elementów prefabrykowanych. Od tego, czy ten eksperyment się uda, będą zależeć dalsze inwestycje tego typu w Polsce? Na pewno tak, ze względu na to, że w tej chwili jest duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty. Poza tym zapisy unijne wymagają od nas, że do 2020 roku musimy spełnić określone wymagania, między innymi o tym, że takie budynki muszą powstawać. To będzie po prostu standard. Ten dom został zaprojektowany i zbudowany w ten sposób, że jest jakby niezależny od infrastruktury zewnętrznej, czyli żyje jakby w odosobnieniu od świata zewnętrznego. Tu trzeba powiedzieć, co to znaczy budynek autonomiczny. To jest obiekt, który bilansuje się energetycznie. Jest przystosowany do tego, żeby wytworzyć energię i nadwyżkę oddać do sieci lub w sytuacjach skrajnych część energii pobrać. Ważne jest, żeby w okresie rocznym ten bilans wychodził na zero. Czyli słońce, woda i wiatr to wszystko, co trzeba, by budynek stał się samowystarczalny? Tak, to tutaj w tym wypadku jest to akurat element wystarczający. Natomiast autonomia tego układu polega jeszcze na tym, że ten obiekt wraz z działką stanowi właśnie jedność. Bo tutaj oprócz energii ważne są inne jeszcze media, a więc woda. W tym wypadku akurat myśmy nie korzystali, ale generalnie w budownictwie autonomicznym można było na przykład wykopać studnię, prawda, i mieć wodę. Załatwiamy również sami ścieki, a więc na działce również jest oczyszczalnia ścieków, a tak w pełni, gdyby on miał być autonomiczny, to jeszcze działka powinna być zagospodarowana, żeby produkować żywność dla użytkowników. Swoje miejsce znalazł to także kominek, który choć wygląda na zwykły, do zwykłych nie należy, bo przypisano mu bardzo ważną rolę w tym domu. Jest to, tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ten budynek to jest laboratorium, to jest pilotaż taki. W związku z powyższym myśmy tutaj wszystkie zainstalowali możliwe źródła energii, w tym również i na biomasę. A więc jest to taki, wydawałoby się, tradycyjny kominek, oczywiście z płaszczem wodnym. I tutaj chcieliśmy tylko pokazać to, że jest ta energia cieplna dodatkowa, prawda, którą można sobie tutaj zużyć. Nikt z nas nie lubi płacić za energię, za ciepło, za wodę. Dlatego na takie projekty domów patrzymy z nadzieją, że i my w końcu staniemy się właścicielami tych domów. Są turbiny wiatrowe, są panele słoneczne. To są elementy, które w standardowym budownictwie nie występują. Tu trzeba ponieść dodatkowy koszt. I w zasadzie to są te dodatkowe inwestycje. No plus oczywiście kwestia zagospodarowania działki, zrobienia oczyszczalni, ale to w niektórych przypadkach wpisuje się jakby w standard budownictwa. Natomiast te elementy dodatkowo produkujące energię, tak jak turbiny czy panele słoneczne, to jest właśnie ta dodatkowa inwestycja. Czyli dom niedrogi w utrzymaniu, to już ustaliliśmy, ale zanim będziemy czerpać te profity, trzeba zainwestować, bo taki dom do tanich nie należy. 400-500 tysięcy, w jakich granicach mieszczą się koszty? To w zależności od tego, jakie źródła tutaj będziemy instalować, jeżeli chodzi o instalacje, mikroinstalacje produkujące energię elektryczną i cieplną, a więc to jest ten element. Tutaj akurat w tym domku dodatkowo również pod płytą fundamentową znajdują się tutaj właśnie sondy gruntowe.
A więc jest również możliwość magazynowania ciepła pod ziemią. Także dom, no właśnie, standard. Jedna podstawowa sprawa. Dom niepodpiwniczony na płycie fundamentowej. W związku z tym już mamy redukcję w przypadku podpiwniczenia, niepodpiwniczenia. I generalnie w przypadku takich domów, no tutaj ja mówię poza naszym, gdzie właśnie wspomniałem wcześniej o tym kominku, musi być również pod to specjalny fundament, na płycie fundamentowej mamy, ale trzeba pociągnąć komin, prawda? Ale natomiast w jakich granicach oszacujemy, tak, te koszty budowy? To jest 400 tysięcy? To są porównywalne koszty do tradycyjnego budownictwa? To znaczy się, w przypadku standardów jest to, tak jak pan profesor wspomniał, maksymalnie 20% koszty większe, prawda? Czyli jeżeli w granicach 400, no to będzie 450-480, to jest maksimum za taki dom właśnie w wersji energooszczędnej, super, takiej autonomicznej bądź budynku pasywnego, tak? Jeśli koszty porównywalne są do tradycyjnego budownictwa i jeszcze te koszty eksploatacji nie są takie duże, to dlaczego Polacy są nieprzekonani do tego typu inwestycji, panie profesorze? No właśnie tradycja. Jesteśmy przyzwyczajeni do masywnego budowania, do budowania w pewnych standardach. Brak świadomości, brak wiedzy czy brak odwagi? Tak, ale również myślę, że nieprzygotowanie tej części projektowej i części inwestycyjnej wykonawczej. Czyli projektanci, no łatwiej im po prostu zaprojektować coś standardowego i nie są przygotowani na nowe wyzwania właśnie w postaci tych ciekawych, innowacyjnych czasami rozwiązań. Natomiast wykonawcy również łatwiej im robić ze standardowych materiałów i nie inwestować zarówno w sprzęt, jak i w materiały, czy w swoją kadrę, żeby podjąć takie nowe wyzwania. I jeszcze co ważne, ta inwestycja dobrze wpisuje się w te dyrektywy unijne, które mówią, że bodajże po 2020 roku każdy budynek powinien, nie musi, ale powinien mieć te zaniżone korzystanie z energii, tak? Tak, to tutaj podpisaliśmy dyrektywy i one nas obowiązują również. W związku z powyższym rok 2020 nie jest tak odległy. Stąd ten nasz pilotaż jest może nawet spóźniony. Czy te przepisy unijne, panie profesorze, są w stanie nakłonić Polaków do zmiany decyzji, jeśli chodzi o budownictwo takie ekologiczne? Myślę, że w pewnym sensie tak, ale chyba najważniejszym elementem to jest to, żeby do umysłów przyszłych inwestorów, osób, które planują wybudowanie budynku, dotarło to, że koszt takiego budynku jest stosunkowo niewielki w porównaniu ze standardem, natomiast ogromne są korzyści potem w eksploatacji. Zwrot tych 20% dodatkowych kosztów, które się ponosi, po ilu latach? Po 10? Po 8? Oceniamy, że to jest na poziomie 5-7 lat, bo to jest koszt po prostu dodatkowej energii, którą zużywają budynki standardowe. Jeszcze jedno, naukowcy traktują te inwestycje jako swego rodzaju poligon doświadczalny, bo powstało tu laboratorium. Czy możemy już zweryfikować pierwsze założenia naukowe? Bo przyszli inwestorzy chcą wiedzieć, czy te nowe technologie są efektywne. Ja zawsze twierdzę, że nie ma obiektów doskonałych, a szczególnie w sytuacji, kiedy robi się budynek eksperymentalny, czy pierwszy, jeden z pierwszych. I zawsze jest coś do zmiany. Już w tej chwili zauważyliśmy, że powinna być zamontowana pompa ciepła, czyli dodatkowy element, który w sytuacjach skrajnych może podgrzewać, żeby nie korzystać wyłącznie z kominka. Także to jest taki pierwszy element, który tutaj każe nam zweryfikować pewne założenia, które były w tym budynku wykonane. Każdy, kto będzie chciał zobaczyć, jak nowe technologie i nowe rozwiązania sprawdzają się w praktyce i wybrać opcję korzystną dla własnej kieszeni, może tu po prostu przyjechać. Dziękuję panu za rozmowę. To był program Platon Cafe. Dziękuję.